Okej, kochani, teraz zamierzam dotrzymać słowa, które wam dałem jakiś czas temu, to znaczy chciałbym wam zdemonstrować pokrótce grę Mark of the Ninja. Mam nadzieję, że mnie teraz słychać, ponieważ drugi raz zaczynam w tym momencie tego streama, bo poprzednio były jakieś problemy z głosem. Mam nadzieję, że teraz głos jest i mnie słychać. Och, i jak? Słychać mnie, nie słychać? Nie wiem, na razie czekam na odzew jakiś czatu. A tymczasem powiem tylko, że Mark of the Ninja jest grą autorstwa studia Clay Entertainment i oni między innymi są odpowiedzialni za takie gry jak Shank, pierwszą i drugą część, a także powstające aktualnie Don't Starve. I cóż, jest to dobra gra. No, powiem tak, jest to dobra gra, która na pewno spodoba się osobom, które cenią ten charakterystyczny dla Clay Entertainment, styl graficzny, dwuwymiarowy, taki naprawdę bardzo charakterystyczny, bardzo przyjemny dla oka i szczególnie także bardzo płynną animację tych wszystkich dwuwymiarowych postaci. Dobra, ja sobie troszeczkę w tą grę pograłem, więc mam tam troszeczkę tych plansz odblokowanych. I tak, to jest prolog i on zbyt ciekawy nie jest, więc sobie go możemy pominąć, ale mogę wam zdemonstrować albo pierwszą planszę, powiedzmy, że pierwszego pełnoprawnego rozdziału, albo tam mniej więcej którąś tam dalej. I od razu mówię, że te poziomy, te budynki, te takie plansze wszystkie są dość długie. Są dość długie, więc no, spokojnie z pół godzinki zajmie, żeby przejść taką jeden prosty pierwszy poziom, który jako tako ogarniam. Mimo tego, że i tak go całkiem konkretnie znam, ale widzę, że dobra, tutaj gram. Ha, tutaj już miałem jakiś tam save, więc zrobimy od początku cały poziom. I okej, zanim przystąpimy do rozgrywki, tu macie różne ulepszenia, upgrade'y i tym podobne rzeczy. Tu te takie na zielono, to są już te odblokowane, te, które już posiadam umiejętności. Te na biało to te, które mógłbym posiadać, ale nie posiadam na przykład wystarczającej ilości tych tu takich punktów, jakby honoru w cudzysłowie. Tak, to są punkty honoru, tak one się nazywają. Taką umiejętność kosztuje na przykład 6, a ja mam w tym momencie tylko 2. Żółto, przepraszam, powiedziałem zielono. Cii, to był to żółty kolor. Jak mówicie, że żółty, to żółty. No, w tym momencie nawet nie mam co kombinować, bo żadnych punktów jako taką nie mam. A zaś tutaj mamy na przykład kolejny, jakby to powiedzieć, ekran ekwipunkt, to znaczy mamy style. Mamy tak samo, znaczy tak, mamy style, to może wytłumaczę, czym są może style. Style to na przykład różne rodzaje ubrań, które pozwalają na różne rzeczy. Ten domyślny Path of the Ninja jest niczym specjalnym, jest on jako tako nie umożliwia specjalnego, ale na przykład Path of the Silence umożliwia to, że poruszamy się, gdy biegniemy, możemy biec cicho, bezgłośnie i możemy posiadać dwa przedmioty do odwracania uwagi przeciwników. No i nie mamy też miejsca w tym, jakby powiedzieć, nie mamy miejsca w tym stroju na miecz, więc no nie będziemy mogli nikogo zabijać. Więc to będzie teraz do was zaraz ważne pytanie, czy robimy podejście standardowe, czyli idziemy, bijemy i zabijamy wszystkich, czy podejście trudniejsze, choć ciekawsze, to znaczy nikogo nie zabijamy i staramy się wszędzie przekraść. Które tam wolicie podejście, to mi dajcie znać na czacie, a jeszcze tylko szybko omówię, jakie tam bonusy tutaj, jakie rzeczy tutaj możemy wybrać. Mamy na przykład Noisemaker, czyli tak jakby wabik zwabiający, czy tam petarda zwabiającą uwagę naszych przeciwników, żeby odwrócić uwagę. Mamy bomby dymne, które blokują widoczność wrogom i laserom, a także mamy chociażby Azara, bo tutaj tego nie widać. Mamy jeszcze takie specjalne miny, które zabijają naszych przeciwników, jeżeli oni ich nie zauważą i nadepną na tą minę, więc to jest w sumie nic takiego zbytnio rozbudowanego. Dobra, ja widzę, że ogólnie głosy są podzielone, więc niech, nie wiem. Dobra, zrobimy może skradankowe podejście, bo ja zbytnio skradankowych takich niezabijania nie robiłem. Zazwyczaj szedłem na pałę, zabijałem wszystkich. Więc teraz może troszeczkę inne podejście zrobimy. Dobra, ten wabik głosowy i bomba dymna się przydadzą, bo jak mamy na przykład ten strój, to możemy wziąć tylko dwa przedmioty do odwracania uwagi, a nie możemy wziąć na przykład do atakowania, jak na przykład właśnie ta mina z kolcami. Okej, okay, no to bomba dymna, to jedziemy. No i mamy cutscenkę.
Cutscenki jak na Clay Entertainment przystało, są naprawdę wysokiej jakości. Niejedna kreskówka by się powstydziła, powiedzmy, to jak ta gra prezentuje swoje cutscenki i filmiki przerywnikowe. Nie, mogę to zostawić jak chcecie, albo mogę przewinąć. Mi to jest obojętne, naprawdę. A merchant sold us a secret. He led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxin. Dobra, widzę, że opinie są jako tako w miarę zgodne, czyli przewinąć. Zostaw miód dla oczu. Dobra, zostawię 4 tam z 10-15 sekund i przewinę. Albo zostawię, oglądajcie sobie, to zwisa, naprawdę. We must act quickly. Count Karajan is the head of Hessian services. He is responsible for the attack on our clan. His tower stands behind ring upon ring of security. You must kill him before he can attack again. Okej, okay, i dobra, tak pokrótce, taki skrót fabularny. Wcielamy się w ninja, takiego wybrańca. Ninja najlepszego z najlepszych praktycznie, którego celem jest zabicie osoby odpowiedzialnej za atak na jego klan. Nie wiadomo czemu zaatakowali, nie wiadomo po co, na co i dlaczego. Mamy się dowiedzieć i pomścić naszych poległych pobratymców. No i dobra, teraz zrobiłem tak. No tak, co to dużo mówić, nasz ninja jest zwinną bestią. Jakby na to nie powiedzieć, to jest to skubaniec zwinny bardzo. I teraz szybko, kurczę. Tak to szybko wszystko zrobiłem, że zapominam o tym już tak odruchowo. Tak, na padzie gram. Gram na padzie od Xboxa. Standardowo. Dobra, ogólnie jest taki system. Boże. Mamy tu lasery. Dobra, może po kolei będę mówić, co robię. Mamy lasery, przed nimi musimy się chować. Bo one wywołują alarm, a tego zdecydowanie nie chcemy. Możemy przegadać się także między innymi tymi takimi kanałami. Mamy też taki hack z linką, który właśnie pozwala nam się podciągnąć. Wow, zacięło mi się, tak jakby to u mnie było. Co dalej? Tak, Assassin's Creed 2D. Tak, to jest bardzo dobre porównanie, bo ta gra jest bardzo... Może tyle, że podobna, to sporo też czerpie z takiego Assassina i kilku innych gier. I tak, tego gościa możemy tak, możemy go ominąć, możemy go załatwić wręcz z bliskiej odległości, bądź możemy zrobić takie coś. To wam się spodoba. No dobra. To nie było zbyt bystre z mojej strony. Okej, okay, to muszę przyznać, mam rację. Możemy zrobić też na przykład tak, że mamy nasze takie jakby strzałki, może nie shurikeny, ale takie nożyki latające. Możemy rozwalić światełka tutaj, które są. No, rozwalimy na przykład to światełko, żeby on podbiegł w lewą stronę. Zobaczycie, co się stanie. A, no on akurat nie zauważył tego, ale możemy się spuścić na linię. O, no co jest? Kurde, głupio to działa. Trafić nas nie może. Boże, co za noob. A, zginęliśmy i tak. Dobra, no nie to chciałem zrobić, tak summa summarum. No podejdź tu, podejdź, Żenotu, bo chcę tutaj cię zwabić w tą stronę. Wow, zauważył nas, niedobrze, ale nie zdążył wykryć do końca, więc nie jest tak źle. Okej. Zobaczymy, co zrobi. Szuka nas. Nie może nas znaleźć, jak widać. Dobra, zaatakujmy go z góry. Aha, przecież... Boże, ale ze mnie idiota. Przecież ja wziąłem postać, która nie ma miecza. To jak on to kuźwy nędzy ma zaatakować kogoś, że tak się spytam? No nie ma bata, no po prostu nie ma bata, więc musimy się jakoś się przedostać. Okej, okay, i teraz tak, teraz spowolnię czas, bo teraz jak mam taki tryb specjalny, to mogę spowolnić czas. W sumie go zatrzymać całkowicie. I teraz tak, moi drodzy, to wygląda następująco, że możemy go zabić, co w tym momencie jest niemożliwe dla nas, bo nie mamy miecza, więc musimy się jakoś przekraść. Możemy poczekać, on przejdzie sobie tutaj, albo możemy go zwabić na przykład w to miejsce, tylko to jest ten problem, że ten tutaj laser po prawej, on się tylko wyłącza w momencie, gdy on przechodzi, więc musimy to zrobić tak, aby on przeszedł spokojnie, a my byśmy zdążyli się jakoś tam przeskoczyć nad nim. Więc zaraz zobaczymy. O, bardzo ładnie. Nie! Kuźwo jedna! A, nie, lamię. Boże, ja mówię, że to będzie proste, nie? A ja lamię jak jasna cholera.
Nóż masz, możesz go udusić. No nie mogę go udusić właśnie. No właśnie nie mogę. Spróbujmy przeskoczyć zaraz. I on przeszedł i właśnie, przeskoczyliśmy. O to mi chodziło. No, trzeba tak od razu zrobić. Boże, ja kombinuję. Na śmierć zapomniałem, że ten strój, ten styl, jakby to ująć, ten styl walki, ten styl poruszania jest nieagresywny. Nie możemy nikogo zabić. I tak. Ja musimy poczekać, aż ten gość tutaj do nas podejdzie, bo... A, przecież tu możemy takie coś zrobić. I teraz zrobiliśmy jego uwagę. On będzie tu teraz podejdzie. Widzicie to właśnie pod krokach, pod głosach tutaj. Poświeci. Zobaczy, że nic nie ma i sobie odejdzie zaraz. No, darował sobie już? Jeszcze nie, jeszcze chwila. Okej, okay, darował sobie. No to bardzo ładnie, zdolnie. Nie, bardzo podoba mi się ta gra, bo ona jest dobra do masterowania. Można... Każdy nasz krok możemy powtórzyć i sprawdzić, co by było, gdyby. To jest fajna opcja. Co to za ninja, który nie dusi? Ten ninja nie dusi, bo ma taki styl wybrałem. Można go normalnie poszlachtować. Okej, okay, tak przyciśniemy. Zabiliśmy go na dół, tam on będzie szukał i szedł. Jak on mnie kurde zauważył? Jakim cudem? Kuźwa, szósty zmysł ma skubany. Skumajs ma szósty zmysł. Moskit style, tak. Możemy na przykład schować się tutaj. Jesteśmy teraz kompletnie niewidoczni dla naszych oponentów, co jest też dobre. Nie możemy przedostać się dalej, iść dalej, bo tu mamy, jak sami widzicie, trzy lasery i lepiej się tamtędy... Lepiej tam się nie pchać. Graj tym, co zabija. No właśnie już za późno, wziąłem ten, co nie zabija. Weź miecz z mieczem następnym razem. No, można by wziąć, no. Okej. Okay. Tego pokonamy, nawet nas nie zauważy. A. W ogóle zauważcie, jak fajnie zmienia się interfejs i nasza postać. Jak widać naszą postać, gdy widać ją w świetle reflektora. Co to za ninjetka? To jest nasza przyjaciółka. Wow. Ona zaraz zauważy. Niedobrze. Ale zaraz, możemy coś takiego w ogóle zrobić. O, nie możemy go zabić. Nawet nie możemy go... spuścić z tego urwiska. Cholera jasna. Niedobrze. Okej, schowajmy się do wózka. I poczekajmy, aż ten gość... O, właśnie, przeczeka. O, i nas nie zauważyli. Jest piknie. Schowajmy się. Bo to się źle zapowiada. Okej. No i nic mu zrobić nie możemy teraz. Zaraz. Jak my stąd się wydostaniemy w ogóle? Tak nie przemyślałem tego w tym momencie. Zaraz. Może górą? To niezły pomysł. O, góra to jest bardzo dobry pomysł, z tego co widzę. O, właśnie. Wow, bo nas zaraz zauważą. Ups. Nie, fajne jest sterowanie w tej grze, jest bardzo precyzyjne. Wszystko, co zrobimy, co chcemy zrobić, to zrobimy. Jeżeli coś źle zrobimy, to jest to tylko i wyłącznie nasza wina. Nie możemy obwiniać gry za to, że coś nam źle wyszło. Za ile będzie Dota? Nie wiem. Zaraz zobaczę, ile mamy ściągnięte. O, ściągnęło się już. Lol. Bez jaj. Tak szybko? No to srogo. Milusio. No to całkiem milusio. Okej, tam mieliśmy taką znajdźkę. W tym miejscu możemy sobie upgrade'ować rzeczy, ale nawet nie mamy punktu, więc tego nie zrobimy. Okej. I tak. I teraz tak. Nie przeskoczymy tam. Nie mamy takiego zasięgu, żeby go przeskoczyć nad nim. Więc musimy wziąć wabika głosowego i go zwabić w tę stronę. O właśnie. On tu sobie podejdzie. My nad nim przeskoczymy. I to by było tyle. I tak. Mamy teraz tutaj taką nieciekawą sytuację, bo tu są kable pod napięciem, nie? No shit, Sherlock. Wiem o tym. Więc tak, żeby to wyłączyć, musimy podskoczyć, odpalić ten tryb, odpalić strzałki, noże,
rzutki i rzucić tam i rozwalić skrzyneczkę. O właśnie tak, moi drodzy. O właśnie tak. I teraz tak, musimy skoczyć. To, tadam. Piknie, nie? Po prostu piknie. I tak, teraz ciekawa rzecz. To znaczy, mamy tam strażnika. Jak go możemy ominąć? Na kilka sposobów, powiem wam tyle. Co najmniej na kilka sposobów. Tak i tak. O właśnie, i on teraz nas nie będzie widział. Podejdzie zaraz w drugą stronę. My zaraz skoczymy na górę i będzie dobrze. Nawet w sumie wabik byśmy mogli na niego zużyć, choć o, nawet nie trzeba. O, no i dobra, nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał, jest dobrze. To mamy w ogóle, o, to mamy tajny poziom. Może mi pomożecie go przejść, bo nie mam, nie, kompletnie nie ogarniam, jak ten poziom przejść. To nie noże, to kunaj. Tak, o właśnie, to są kunaje. Tego słowa mi zabrakło. Challenge room, motion draws the eye. Nie mam zielonego pojęcia, jak ten sekretny poziom przejść, naprawdę. Pyk. Może tu potrzebny jest jakiś dodatkowy sprzęt? Nie, no ale wyłączyliśmy tu lasery, okej, ale co to nam daje? Tak się głupio spytam. Co to nam daje? Nie mam kompletnie zielonego pojęcia, naprawdę. Wyłączmy je i co? To nam otwiera tu laser, który tu świeci, nie? I kurde, nie wiem, po prostu... Wiecie co, ja mam niezłą skinę, nie ogarniam tych sekretnych poziomów kompletnie. Ale, a nie, zaraz. A jak, czy ja mogę użyć bomby dymnej? Aha, mogę! Kurde, no skoczę tam. Aha, dobra, mogę bomby dymnej użyć. Okej, okay, dobra. Dobra. Tam jest skrzynia. Ja wiem, że jest skrzynia, ale ta skrzynia... Aha, dobra. Dobra, fakt, macie rację, tam jest skrzynia. Ino jest. Jest skrzynia. Tylko co to nam daje? Aha, już wiem, co tam daje, dobra. Możemy przesunąć tą skrzynię teraz tam, w lewo. Aaa, bystre! Tylko tak, Houston, mamy problem. I to dość potężny problem. Widzicie, tu, jak to zrobię, to zginę. Ale dobra, już wiem o co chodzi. Dobra, damy radę. Już wiem, o co chodzi. Przynajmniej mniej więcej wiem, co dalej. Więc to musimy przesunąć tutaj. Okej, okay, teraz trzeba odpalić tą klapkę. Aha, i co dalej? I co teraz dalej? Zara. Jak to przesuniemy tutaj, to co to będzie? Co to wtedy się stanie? To jest genialne. To jest kuźwa genialne. W życiu bym na to nie wpadł. To jest po prostu przegenialnie, naprawdę. No dobre. No proszę, to jednak, co czat. W ogóle jest taka opcja, że... Boże, co to w ogóle jest? Aha. Jest taka opcja, że każda plansza ma swoje jakieś tam achievementy, sealsy, odznaczenia, pieczęcie, które powodują, że dostajemy dodatkowe punkty. I teraz bym musiał jeszcze zrobić to, żeby zniszczyć 20 świateł, czego już w sumie nie zrobię, bo już trochę za późno na to, ale... Wow, nie to chciałem zrobić. Zaraz. Musimy go jakoś wywabić stąd. Na przykład tutaj. O właśnie. No idźże, idź. Dobra. Dał sobie siana, można iść dalej. Pyk, w dół. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o te dwa niebezpiecznie straszne lasery. Zmień opis na Twitchu, to więcej osób będziecie oglądać. Ale przecież zmieniłem opis na Twitchu, zaraz. Jest zmieniony przecież, jest ninja. Powinien być opis ninja. Przynajmniej ja taką mam nadzieję, że tak jest. Okej, teraz jest kolejny taki patent, że między przeszkodami... między...
schowankami, że tak to ujmę, można się przemieszczać szybko. Tak właśnie zrobię zaraz, tylko te lasery właśnie się przemieszczą. O, i pyk, nie? I teraz, co by tu zrobić? Tak, musimy się dostać na górę. Ten gościu stoi nieruchomo, to więc jest luzik. A ten ty se przechadza się, więc jest też luzik. Dobra, zaraz tutaj zwrócę uwagi. Okej. Okay. Zaraz sobie darują poszukiwania. Czyli taką mam nadzieję. Okej, okay, darowali sobie poszukiwania, jest git. No i idziemy dalej. Ej, dobra, nikogo jeszcze nie zabiliśmy. Zresztą w sumie nawet nie mamy jak kogoś zabić. To też trochę co innego. Artefakt odzyskany. Milusio. I teraz tak. The blackout is working. While the guards fuss over that, we can slip right by them. Czy to jest coś ciekawego, żeby wziąć? Fajne jest fajne to, że na przykład mamy drzwi, to przez te drzwi nie musimy przychodzić, żeby coś zobaczyć. Możemy po prostu przez nie spojrzeć sobie. Też fajna opcja. Moski, kiedy wcieliście się w kierowcę ciężarówki? No już dzisiaj powcielaliśmy się, a teraz wcielamy się w ninja. Dobra, jak to zrobimy? Zwabimy go do światła. Zobaczmy, a potem weźmiemy go, odwrócimy uwagę i rzucimy tutaj. O, i tutaj rzucimy, żeby tutaj sobie podszedł. To jest dobra myśl. I niech on sobie tutaj podejdzie. Okej. A my podejdziemy sobie z prawej strony i weźmiemy tamten artefakt. Tylko teraz się nie obróć, skubańcu jeden. Dobra, nie obrócił się, więc tylko niech straci... Niech tylko straci uwagę na nas i lecimy dalej. Okej, okay, no i dobra. To było na tyle, jeżeli chodzi o tego pana. On nam nic złego nie zrobił i nic złego już nie zrobi, więc jest git. Artefakt odzyskany, żyć, nie umierać. Idziemy dalej. Górą sobie podejdziemy. I teraz tak, to mamy dwóch gości, a nawet trzech z tego, co widzę. Aha, więc tego po prostu przeskoczmy. Ten nas zauważył, ale luzik, nic złego się nie stało. Zauważył, że coś się dzieje, a nie, że coś złego się dzieje, więc jest git. Zara, tutaj jak to zrobimy? Może pozbądźmy się tamtego z tyłu światła i przejdźmy sobie po prostu dołem. I to jest myśl. I to jest myśl dnia, bym nawet powiedział. Aha, bo to jest ten artefakt, dobra. Takie buty. Niech on teraz tutaj podejdzie. I czy on zwróci na to uwagę? Niestety nie zwróci na to uwagę, ale powinien zaraz wrócić do swojej starej pozycji, która będzie na lewo od tego z naszego schowania. Aha. I nas nie zauważył. Cud, miód i malina. Moskit, kiedy wcieliście się w uciekiniera przed zombie? Nigdy. Ja przed zombie nigdy nie uciekam, ja zawsze poluję na zombie. Zaraz, gdzie musimy pójść? Aha, dobrze, tu na dole jesteśmy my, u góry jest nasz cel, czyli jesteśmy tuż, tuż. Jesteśmy tuż, tuż naszego celu. A, tutaj idziemy, dobra, luzik. 15 piętro. Od razu mówię wam, że to nadal jest tylko jeden poziom. To jest jeden poziom, których jest kilkanaście w grze, jakby ktoś pytał. Okej, okay, tutaj tak się schowamy. I gdzie ten gościu dojdzie teraz? Przejdzie koło nas, przejdzie, więc... Piekuś! Proszę państwa, nie takie rzeczy się już w tej grze wyprawiało. Naprawdę. I teraz poczekajmy, aż tylko on sobie przejdzie z drugiej strony i proszę. Voila! Voila! Tak, ktoś nas zauważył, cholera jasna. No okej, dobra, luzik. Nic złego się nie stało. Tu jest pan. I zaraz, gdzie musimy się dostać? Musimy tam na górę się dostać. A to dobra, to i tak musimy do góry się poruszać. Nie ma co kombinować. Aha, dobra, bo tu do góry się nie dostaniemy. Aha, aha. Jak odwrócić jego uwagę? Jakiś sensowny sposób. O! To jest dobry pomysł. O! Wow! Skubańcy zauważyli nas, kuźwa. Niedobrze, restart, checkpoint, nie ma. Nie ma.
Bo, że on nas nie zauważył. Kibeton w ogóle. Dobra, tu niech sobie poszukają trochę, a ja zaraz polecę w dół. No, odwróć się. Odwróć, że się. Nie, dobra, to nie był dobry pomysł. Musimy wabika im rzucić, z tego co widzę. W drugą stronę. I będzie dobrze. Okej. Okay. No i idziemy dalej. Co się stanie, jak rzucisz któregoś strzałku? Bo, Jezus. Co się stanie? Nic się nie stanie. Nic mu się kompletnie nie stanie. Kompletnie nic się nie stanie. Boże, jak my tego gościa przejdziemy? Zara. A, potrzebujemy znowu tego odstraszaka, którą podszedł w tamtą stronę. Okej, okay. Idziemy do góry i przeszliśmy koło niego. Wąziu ma live'a. Cienias nie umie się pogodzić z błędem. No nie umiem! Nie umiem. Nie powinieneś iść w prawo. Nie. Muszę iść do góry, tutaj, nie w prawo. Zasadnicza różnica. Czy on tu by chciał podejść do nas? Nie. Zapnijmy na razie drzwi, żeby mi tu nie przeszkadzali. Ale dobra, to w sumie bez różnicy, czy pójdę tędy, czy tędy, bo to... Kuźwa! Tu były alarmy! A cholera. Ale skąd te alarmy tutaj się wzięły? Zaraz, bo ja czegoś nie wiem. Ja czegoś nie ogarniam. Skąd te alarmy się wzięły? 18th floor, power's almost back on. Skąd czegoś nie ogarniam, ewidentnie. Znowu wabik, czy damy radę? A, damy radę bez wabika. Ha, like a pro. Aha. No i do szybu wentylacyjnego. Proszę was bardzo. I do góry. Idziemy w górę, pniemy się w górę. Co za kwas, nie wiem co za kwas, bardzo fajny. A więc tak. Dlaczego ich nie zabijasz, moskicie? Bo mam inny styl, mam styl, w którym nie mogę nikogo zabijać. Dlatego. Jak ja tam się dostanę? Zaraz. Dajcie mi pomyśleć. Nie no, muszę odwrócić ich uwagę, no nie ma bata. Ale niech tamten sobie przejdzie, bo tak to będzie lipa. Muszę skubańcu odwrócić uwagę. O, niech tam sobie podejdą. Tamtego światełka, no. Ciężko ci się celuje na padzie, jakby ktoś pytał. Naprawdę czasami jest masakra. Powinieneś móc ogłuszyć, nawet ogłuszyć nie mogę ich właśnie. Tym cała porażka. Dobra, tamtego zwróciłem uwagę. Wow. Nie, tak. Nie ze mną te numery. Uważaj, Slender za tobą. Dobra, jak ja ich teraz odwrócę uwagę? To jest dobre pytanie. No muszę tak zrobić, no innej opcji w sumie w tym momencie nie widzę, żeby odwrócić jego uwagi. Kurde, zauważyli mnie, skubańce. No to już lipa. Ale mogę zrobić takie coś, o. On sobie tam przeszedł, bardzo fajnie. No tak, ale on teraz tam sobie przeszedł i co? I dupa. O cholera. No to dupa. Dupa. No to jeszcze raz bomba dymna. I co to nam da? O! Właśnie, o to mi chodziło. Szczerze powiedziawszy. O to mi chodziło. Udaj chomika.
Za, jakby się tu przedostać. Momencik, momencik, momencik. Dajcie mi sekundę. Ja muszę pójść tam. Czyli muszę pójść w górę. Czyli muszę tego gościa ominąć. I co to mi da? Czy to mi coś da? Jak tędy pójdę, czy mi to nic nie da? Nie no, da mi to. Mogę sobie tutaj przeskoczyć spokojnie i jest luzik. O, o właśnie. Piknie. Piknie, piknie, piknie. A nie, dobra. To jednak nie było piknie, bo to wróciłem do punktu wyjścia. Ajajajaja. Więc średniawo jednak. Mossy gra na PC czy na Xboxie? Na PC-cie odpada od Xboxa. Ha, to będzie dobre. Trzeba to światło rozwalić, bo ono jest tam teraz bardzo nie na rękę, ale to bardzo. Niech ten pan przestanie nas szukać, to będzie dobrze. Wtedy powinniśmy dać radę. O właśnie. Cudo. Od kiedy Moski potrafi przejść poziom po cichu? No właśnie, też sam się zastanawiam, jak ja to zrobiłem. We made it into the complex. This way. Chyba koniec będzie tego poziomu, tak mi się wydaje. No, ej, no proszę, ładnie. Nice. Nice, nice, nice. A, no. Ha, ha, ha. Dobra, może to nie był max, ale nie było źle. Ho. Nie było źle. Nice job, Moskit, nice job. Dobra, no to było Mark of the Ninja, taki jeden z pierwszych poziomów, moi drodzy. Ja spadam, bo muszę troszeczkę przygotować rzeczy. Jutro bądź pojutrze będzie stream. We wtorek planuję stream z twardym w Castle Crashers troszeczkę pocinać, więc czekajcie, czekajcie, czekajcie. A tymczasem spadam, dobranoc. Wyśpijcie się, moi drodzy, jutro poniedziałek, najgorszy dzień tygodnia. Ach, nie ma Dota. Nie ma, Dota będzie jutro. Dota będzie może jutro, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Dobranoc.